jak mi miło, że tylu gości mnie odwiedziło. Witajcie serdecznie, moi drodzy. Mam na imię Róża. Macie rację, jak ten kwiatek czerwony, pachnący, lekko kłujący. Mam córkę o imieniu Rozalia. No, wolę wołać na nią Rozalka. Postanowiłam zrobić jej małą niespodziankę i przebrałam się w strój mojej prababci. Trzymała go ona w kufrze, takiej specjalnej drewnianej skrzyni, i od czasu do czasu zakładała. Następnie dostała go moja babcia. Także zakładała go na jakieś bardzo ważne rodzinne uroczystości. Potem trafił w ręce mojej mamy. Widziałam, trzymała go w szafie i zakładała od święta do święta. Teraz mam go ja, jak widzicie, i zakładam na bardzo ważne momenty rodzinne. Ciekawa jestem, czy domyślacie się, kto po mnie dostanie ten strój? Kto, kto? Macie rację, tak, moja córka Rozalia. Ona go jeszcze nie widziała. Myślę, że będzie to dla niej niespodzianka. O, wydaje mi się, że ją słyszę. Wraca ze szkoły. Cześć! Dlaczego tak dziwacznie wyglądasz? Rozalka, poczekaj. Najpierw spójrz. Gości mamy. Zobacz, dzieci nas odwiedziły. Ładnie się proszę przywitaj. Witajcie, jestem Rozalka. No dobrze, mamo, to ja się przywitałam. To może powiesz mi teraz, dlaczego tak dziwacznie wyglądasz? Oj, moja droga, pamiętasz, kiedyś opowiadałam ci o stroju mojej prababci? Aha. I że jak przyjdzie czas, to ty także go dostaniesz. Aha, ale... To jest właśnie ten strój. Mamusiu, no bo on jest troszeczkę taki za długi. No i taki niemodny. Kolor ma ładny, ale... Rozalko, na razie ten strój jest mój i ja w nim chodzę. Aha. Ty go dostaniesz, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Na razie mam dla ciebie coś innego, coś bardziej odpowiedniego dla młodej dziewczyny. No nie, ja mam chodzić w tym ubrana? Mam iść tak ubrana do szkoły? Na pewno nie. Oj, głuptasie. No, oczywiście, że nie do szkoły. Ja wymyśliłam, że w tym roku przygotujemy się do świąt trochę inaczej i przeniesiemy się w czasie. 100 lat do chaty takiej wiejskiej mojej prababci. A żeby było bardziej odświetnie, to założymy o takie piękne stroje. Tak. Dobrze, Matulu, założę. I będę tak do ciebie mówić jak 100 lat temu. Poczekaj, moja droga. A, jeszcze chwila, bo chciałabym, żebyś się dobrze przygotowała, ponieważ planuję, żeby te święta wyglądały jak u mojej prababci. No właśnie, a może powiedziałabyś mi, mamo, dlaczego, kim jest dla mnie twoja prababcia? To jest babcia mamy? Czy babcia babci? Twoja prababcia jest moją pra 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 babcią? Nie, moja droga, nie, ale spokojnie, wszystko ci wytłumaczę i mam pomysł. Zobacz, chodź, pomożesz mi. A? Przydadzą się do tego moje... Chodź tu, chodź z tamtej strony, proszę. Przydadzą się do tego moje lalki z dzieciństwa. Spójrz. Najpierw moja prababcia Helena. Aha. Prababcia Helena urodziła córkę, czyli moją babcię. Moją babcię Pelagię. Moja babcia Pelagia
urodziła córkę, czyli moją mamę, Zosię. Cudna, prawda? Tak. Moja mama Zosia urodziła córkę, czyli mnie. Ha? To ty. Róże. Ja urodziłam córkę, czyli... Rozalia. Tak? Mnie. Ciebie. Mama urodziła mnie. To ja? Prawda. To jestem ja. Słodziaczek, prawda? Tak. Ja kogo urodzę? A co jeśli... Ja nie urodzę dziewczynki, tylko ja urodzę chłopca, to ja nigdy nie zostanę babcią? Aj, Rozalka, oczywiście, że zostaniesz. I akurat to nie ma żadnego znaczenia. Uf, no dobrze. To, mamo, kim była dla mnie twoja pra-Helena? Twoją pra-prababcią. Na pewno, a nie pra-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 pra? Nie, Rozalka, mówisz tylko dwa razy pra, pra, dodajesz babcia, no i wychodzi ci pra, pra, babcia. Pra, pra, babcia! Udało się! Bardzo się cieszę, chodź kochana moja, odstawimy nasze piękne lalki, skoro ty już wszystko wiesz, że był czas, żebyś się przebrała. I my się musimy wziąć się za przygotowania do świąt. No. Czas, tak! No, o, tak. Dobrze. Zobaczymy, czy uda się zrobić z ciebie gospodynię. No. Rozalia! O, tak, tak. Jeszcze mam tu dla ciebie, o, spójrz. Kolej. Wow! Tak. I na główkę wianuszek. Proszę bardzo. Pokaż się, pokaż. No pięknie. Przepięknie wyglądasz. Skoro jesteśmy gotowe, możemy wziąć się za przygotowania do świąt. Tak! Najważniejsze kiedyś, ale myślę, że i teraz, były porządki. Ha? Izba, czyli pokój, musiały być wysprzątane, umyte okna. Powycierane kurze, umyte podłogi, pozamiatane. Bardzo ważne było także pranie. Jak mówimy o praniu, mamy dla ciebie, moja droga, małą niespodziankę. Co to jest? Proszę, pralka. Mamo! No co mamo, no pralka. Ale mamo! No pralka! Kiedyś nie było, Rozalia, pralek automatycznych. Nie było przycisków. Tak, była taka tarka. Gospodyni brała balię, wlewała wodę, trochę mydlanych płatków. Brała, co tam miała do prania. O, ja mam taki świąteczny obrusik. Proszę bardzo. I prała. To tak na mnie patrzysz, to nie jest nic skomplikowane. Chcesz spróbować? Rozalka, chodź, nauczysz się. Proszę, spójrz. Tarka dla ciebie. Tu jest mój obrusik. Rozalia, nie z tej strony. A nie, nie w tę stronę. O, 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 tak, dobrze, dobrze, z góry na dół. O, tak, dobrze, dobrze. A możesz troszeczkę mocniej. Dobrze. Nie za mocno, to nie marchewka. O, dobrze, dobrze, tak jest. No pięknie. No doskonale sobie poradziłaś. No, ciekawe, czy wy poradzilibyście sobie z takim praniem przy pomocy tej starej tarki? Spróbujemy? Tak! Kochani, musimy przygotować sobie balię. Wszyscy mamy balię przed sobą. Wlewamy wodę, wsypujemy mydlane płatki, wkładamy tarkę. Do rączki bierzemy obrusik świąteczny, bierzemy się do pracy, uwaga, i trzemy bardzo dobrze, góra, dół, dół, góra, dół, góra, doskonale, pięknie, dobrze, dobrze, tak, Rozalko, jak wam idzie? Pięknie, o, super, myślicie, że już starczy? To teraz musimy nasz obrusik wykręcić, o, mocno wykręcamy, trochę, żeby
nadmiar wody nam zleciał i wieszamy na sznurku. Gotowe. Brawo, brawo. Poradziliście sobie świetnie. Ja już biały ogrodzik na stół wigilijny mam wyprany. Tak. Później położymy go na stole wigilijnym. Pod obrusik włożymy sianko. Sianko! Słyszysz? Sianko! Takie pachnące sianko jako symbol dobrobytu i pomyślności. Jak pachnie, włóżmy je koniecznie. A wiesz, Rozalka, że kiedyś był taki zwyczaj. Wyciągano z takiego worka pełnego siana źdźbło, czyli pojedynczą słomkę. Gdy udało się wyciągnąć taką długą i zieloną, znaczyło to, że będziemy mieć dostatnie i takie urocze życie. A gdy młoda panna wyciągnęła taką słomkę, to co to znaczyło? Już wkrótce mogła spotkać jakiegoś uroczego kawalera, który mógł zostać jej mężem. Tak, tak. Mamusiu, to ja, czy ja mogę wyciągnąć taką słomkę? Proszę, proszę, mamusiu. No dobrze, proszę, spróbuj. Oj, Rozalka, bo co ja z tobą mam? Jak tam? Jak ci idzie? Oho! Wow! Matulu, spójrz! Jaka długa słomka! Czy to znaczy, że ja już jutro będę miała męża? Akurat w twoim przypadku to znaczy, że będziesz miała długie i dostatnie życie. A? A ja tego męża byś chciała, tak? Tak! Oj, moja droga, to powiem ci, że był jeszcze jeden zwyczaj. Tak? W Wigilię młode panny nasłuchiwały szczekania psa. I z tej strony, z której usłyszały tego pieska, to była szansa, że pojawi się jakiś przyszły małżonek. Wow! A ja stamtąd słyszę! I stamtąd! I tam też! Mamo, ja wszędzie słyszę psy! Co to znaczy? Z każdej strony może nadejść twój narzeczony. To ja poczekam. Rozalia. Mamo, no dobrze, a powiedz mi, kiedy będziemy mogły wyjąć jeszcze raz sianko? Bo ja bym chciała jeszcze raz wylosować to najdłuższe. Oj. Sianko położymy, gdy wszystkie prace zakończymy, moja droga. A? I ty się spiesz, bo gwiazdka niedługo. Mamo, a właśnie, a dlaczego nazywamy święta Bożego Narodzenia gwiazdką? No jak to dlaczego? No co jest najważniejsze dla dzieci w czasie świąt? Na co wszyscy czekamy? No na... prezenty, tak! Czekamy na prezenty! No oczywiście, ja wiem, że na prezenty i dla dzieci prezenty są najważniejsze. Ale... czego wypatrujemy? Co jest potrzebne, żeby móc zasiąść do stołu wigilijnego, do wieczerzy? Gwiazdora, który zadzwoni dzwonkiem i przyniesie nam prezenty! Rozalka, co roku sterczysz w oknie i wypatrujesz? Czego? Gwiazdora, który przyniesie nam prezenty! Rozalia, gwiazdor przychodzi do grzecznych dzieci i dopiero po wieczerzy wigilijnej. Ale żeby rozpocząć wieczerzę, jaki znak? Znak się musi pojawić. Pierwsza gwiazdka na niebie. I dopiero później jest kolacja wigilijna i przychodzi gwiazdor z prezentami. Bardzo dobrze. I właśnie dlatego święta Bożego Narodzenia nazywamy gwiazdką. A ty, moja droga, pamiętaj, żeby mi wtedy we wszystkim pomagać i być grzecznym, ponieważ kiedyś było takie przysłowie. Dzień ten jaki, cały rok taki. I wierzono, że wszystko to, co wydarzy się w dzień Wigilii, będzie się działo przez cały rok? No tak, ale jak ja będę ciężko pracować w Wigilię, to ja tak przez cały rok będę pracować?
Rozalia, akurat praca nie jest niczym złym, każdy człowiek pracuje. O, a nie wiem, czy słyszałaś, jest takie inne powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy. Nie ma ciasteczek, nie ma bułeczek, nie ma chlebka. Rozalka, nie ma makiełek. O, uwielbiam makiełki, kocham je jeść na Wigilię. A czy wy wiecie, co to są makiełki? To są kluski z makiem albo mak wymieszany z bułką zamoczoną w mleku. Ale żeby zrobić makiełki, to potrzebujemy makaron. O tak! Zróbmy makaron. Ty chcesz zrobić makaron? A wy umiecie zrobić taki prawdziwy domowy makaron? Robiliście kiedyś z mamą albo z babcią? To doskonale, ale mi się pomocnicy trafili. Moi drodzy, nie ma na co czekać. Myjemy ręce. Zrobimy wszyscy wspólnie pyszny makaron na makiełki. Czy rączki mamy czyste? Nie widzę, nie widzę. Wszystkie rączki. Bardzo dobrze. Uwaga, mamy przed sobą miskę, do której sypujemy mąkę. I sypiemy. Dużo mąki, dużo potrzebujemy. Bardzo dużo makaronu. Uwaga, wbijamy jajka, hop, stup, chlup, siup, hop, stup, chlup, siup, hop, stup, chlup, siup, hop, stup, chlup i siup. Odrobinę soli, nie za dużo. Teraz wlewamy wodę. O. Gotowi jesteście do dalszej pracy? Uwaga, rączki wkładamy do miski i wygniatamy ciasto. Porządnie. Dobrze, ja wiem, że to ciężka praca, ale na pewno dacie sobie radę. Mocno, mocno rączki pracują, dobrze, trzeba zagnieść ciasto. Uwaga, wałki w dłoń i wałkujemy na cieniusieńki placuszek. Tak jest. Udało się rozwałkować? Tak. Uwaga, teraz nożyk i tniemy paseczki wzdłuż. O, cieniusieńkie. Chyba wyszły nam trochę za długie. No to w poprzek. A tak, bardzo dobrze. Jak wam idzie? Widzę, że doskonale. Opruszymy mąką, żeby nam się makaron nie posklejał. Troszkę go rozkleimy. O, takie wstążeczki. Uwaga, wkładamy do garnka. Hop. Brawo! Można otrzepać ręce z nadmiaru mąki. Makaron gotujemy. A gdy już będzie gotowy, dodajemy do niego zmielony mak, rodzynki, orzechy, miód. Wszystko mieszamy i gotowe. Mniam, mniam. Ale zgłodniałam. No, domyślam się. A skoro mowa o potrawach, czy ty wiesz, moja droga, że kiedyś na stole wigilijnym było tych potraw tylko 9? A ciekawe, czy wiesz, ile teraz stawiamy na stole? 12. Wiem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rąk ci zabrakło. A? 11, 12. Tyle potraw! I mamo, i ty to wszystko przygotowałaś? A jest smażony karp, śledzie, pierogi z kapustą i barszcz. Oczywiście, już mam wszystko gotowe. Moja droga, pamiętaj, dobra gospodyni to pracowita gospodyni. I dlatego ty mi w tym wszystkim pomagasz, żeby się nauczyć i poznać stare tradycje i zwyczaje. I to wszystko przekazała ci twoja prababcia? Tak. A jeżeli mowa o prababci, nie wiem, czy wiesz i czy wy wiecie, że choinka też ma swoją babcię. No tego tematulu jeszcze nie słyszałam.
No oczywiście, że ma. Choinka ma babcie. Oj, Rozalko, kiedyś nie było choinek, takich pięknych, strojnych, wysokich. Kiedyś były tylko czubki choinek, albo takie gałązki choinkowe. Wow. Wieszano do góry nogami pod sufitem. A wiesz, jak to się nazywa? Podłaźniczka. Czy to jest dziwne słowo? Podłaźniczka. Jak można powiesić choinkę do góry nogami? Rozalia? Co ty robisz? Rozalka, pamiętasz o tym przysłowiu dzień ten jaki i cały rok taki? Jak w Wigilię będziesz tak się zachowywać, to przez cały rok będziesz spacerowała z dędającą głową. Tak, u mojej drugiej prababci w górach takie podłaźniczki wieszano. A na nich były kokardki, orzechy, ciastka, jabłuszka. A goście mogli te wszystkie smakołyki zabrać sobie do domu. Jak to zabrać? No zabrać. Oj, kochanie, no święta Bożego Narodzenia to jest czas dzielenia. To jest magiczny czas. Dzielimy się wszystkim, co najpiękniejszej miłością, dobrocią, a także smakołykami. I prezentami! Prezentami, ja... Wiem, że prezentami, ale dla rodzica, moja droga, największym prezentem jest dziecko, które we wszystkim pomaga. To ja. Ty. No niech ci będzie. Ale wiesz, ciekawa jestem, czy nasi goście byli grzeczni przez cały rok. Moi drodzy, a czy wy pomagaliście rodzicom w domu, na przykład wynosząc śmieci? A, dobrze. A czy sprzątaliście swoje pokoje? Tak? Oj, tam ktoś się przyznał, że nie codziennie. Spokojnie. Ważne, że chociaż się staracie. To teraz bardzo ważne pytanie do wszystkich. Uwaga, wszystkie rączki w górze. Nie widzę? Wszystkie? O, dobrze, tak. Słuchajcie mnie uważnie. Kto przez cały rok był bardzo, 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 bardzo niegrzeczny? A, to było podchwytliwe pytanie. Ale zobacz, ilu się przyznało. Oj tam, dobrze. Najważniejsze, żebyście teraz byli bardzo grzeczni. Moja droga, mam dla ciebie propozycję. Chodź, ustroimy naszą łazienniczkę. Tak, tu mamy nasze gałązki. Tam, moja droga, masz miseczkę, różne ozdoby. I proszę bardzo, bierz się do pracy. Wow! Tutaj! Przebyć. A tu będzie ładnie? Wszędzie, Rozalko, żeby było pięknie, kolorowo i bogato. Tak. I ciasteczka, o tak. Ciasteczka. O tutaj. Tu może proszę jeszcze jakiegoś cukiereczka. Proszę. I jeszcze serduszko! Jeszcze serduszko! Proszę, moja droga, po tej stronie. I też jeszcze? Jeszcze bombkę. O, ładnie! Co, Rozalko, gotowe? Tak. Muszę przyznać, że pięknie ci to wyszło. Tak! Tak, naszą podłaźniczkę powiesimy, a nasi cudowni goście będą mogli się poczęstować tymi smakołykami. I nam to wszystko zjedzą. Rozalka, a co ja mówiłam o dzieleniu się? No, że w święta dzielimy się z innymi tym, co najlepsze. I dlatego zostawiamy puste krzesło przy stole, żeby się z kimś podzielić. Bardzo się cieszę, że o tym pamiętasz.
Mam nadzieję, że i wy będziecie w tym roku pamiętać, żeby zostawić puste miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa, dla kogoś, kto nie ma własnej rodziny i własnego domu. Pamiętajcie, magiczne są święta Bożego Narodzenia. Wtedy wszystko się może zdarzyć i to jest czas dzielenia się przede wszystkim miłością. Cudnie się zrobiło, prawda? Tak, i to wszystko przekazała ci twoja prababcia. Tak, wiesz co? Trochę się chyba zagadałyśmy. Stół nie gotowy. Chodź, moja droga, bierzemy się do pracy. Tak! Pomóż mi troszeczkę. Rozalka, ale... Rozalia, no co ty wyprawiasz? Tu, w drugą rękę. O, te, nie tak, odwróć. O, dobrze. Rozalia, no wygłupię ci w głowie. O, chodź, położymy, proszę bardzo. Uważaj, bo to jest obrus jeszcze mojej prawa. Rozalia. Ładnie. Dostaniesz teraz bardzo ważne zadanie. Tak? Musisz włożyć sianko pod obrusik. O, tak. Tak, tak troszeczkę. Tak. A ja pójdę po talerzyki. Będzie ładnie. Sianko. O, tak. Fajnie. Rozalka? Tak. Jak ci... Co to ma być? Ładnie. No pięknie, no to wygląda bardziej na żółwia, a nie na stół wigilijny. Rozalia, ale jak ja mam teraz na tym tata talerzyki poukładać? No to przecież tak się... No tak się nie da. O, Rozalka, co ja z tobą mam? Wiesz co, moja droga? Może ja lepiej sama to zrobię, a ty w tym czasie... O, przećwicz kolędę. Pamiętasz, obiecałaś babci, że zaśpiewasz jakąś kolędę przy stole wigilijnym, prawda? Aha. No to teraz trochę potrenuj. Babcia się na pewno ucieszy. Dobrze. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Pięknie. I co? Zobacz, może być. Tu postawimy talerzyki. Spójrz, moja... Rozalka, otóż, bo to zastawa ślubna. Ojej, dobrze. Stół mamy gotowy. Potrawy są wysprzątane. A tak? Teraz można podejść do stołu i się czymś podzielić. Ja wiem czym. Opłatkiem. Brawo, brawo, pamiętałaś. Tak, opłatkiem. Ale nie wiem, czy wiesz, czy wiecie, moi drodzy, że kiedyś nie dzielono się opłatkiem, kiedyś pieczono specjalny, świąteczny chlebek. Proszę. Wow. Oj, uważaj, bo ciężki. Uważaj. A czy ty wiesz, dlaczego on był taki duży? Nie. Żeby starczyło go dla wszystkich. Dla domowników, dla gości, a także dla wszystkich zwierząt mieszkających w gospodarstwie. Bo gdy zjedzono wieczerzę wigilijną, brano część jedzenia i szło się do zwierząt, do świnek, do krówek, piesków, kotków. Tak. Ja wiem, co się wtedy działo. One wtedy zaczynały mówić. Zwierzęta? Tak. No, powiadano, że w Wigilię zwierzęta mówiły ludzkim głosem. Tak. I co one wtedy mówiły? Wiesz, no nie wiem, może to, że jak ludzie o nie dbają, czy je kochają. A jeżeli wy macie jakieś zwierzątko w domu, to spróbujcie podzielić się z nim opłatkiem. Może coś ciekawego od nich usłyszycie.
Tak, ja tak zrobię w tym roku. Podzielę się z Opłatkiem i zobaczymy, co Azorek powie. Azorek? Tak. O Boże, co Azorek to może ci powiedzieć, że zapomniałaś wyjść z nim ostatnio na spacer. A dzisiaj też nie byłam, muszę iść. Azorek! Azorek! Rosalia, wracaj tu! Nie skończyłyśmy przygotowań jeszcze. Pójdziesz z nim później. Moja droga. Tak? Wszystko poszło nam pięknie. Mamy gotowy stół, mamy wszystko wysprzątane. Piękna podłażniczka. Tak. Mam dla was wszystkich propozycję. Kochani, zaśpiewajmy wspólnie piękną kolędę. Już niedługo święta. Tak. Moja droga. Tak? Dzieci, czy znacie taką kolędę Przybierzeli do Betlejem? Tak. Tak. Znacie? To co, czy wszyscy są gotowi? Kochani, przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt, dziękujemy! Pa, pa, dzieci! Dziękujemy!